Wrocławianie wybrali swoich osiedlowych radnych. O 786 miejsc w radach osiedlowych ubiegało się blisko 2000 kandydatów. Frekwencja w wyborach wyniosła 6,28% i była nieznacznie wyższa od tej w wyborach z 2017 roku. Wtedy wyniosła równo 6%. Najniższą frekwencję odnotowano na osiedlu Huby, to niewiele ponad 2%. Najliczniej zagłosowali mieszkańcy osiedla Kuźniki, do urn przyszło tam ponad 19% uprawnionych mieszkańców. W 14 okręgach wyborczych głosowania nie przeprowadzono, ponieważ zarejestrowano liczbę kandydatów odpowiadającą liczbie mandatów w tych okręgach. Pełną listę nazwisk nowych radnych znajdziecie na naszej stronie www.wroclaw.pl. Wrocławskie tramwaje powstają pod Poznaniem. Produkcja modelusów Gamma 2 idzie pełną parą. Pierwsze 6 pojazdów ma trafić do Wrocławia jeszcze do końca tego roku. MPK zamówiło ich łącznie 46. Nowa generacja tramwajów to nowoczesne rozwiązania technologiczne. Nowy układ napędowy, 4 skrętne wózki i niska podłoga. Zarówno ściany boczne, jak i ściana czołowa nowych modelusów powstają z włókna szklanego, materiału stosowanego w przemyśle lotniczym, który świetnie chroni przed korozją. Wszystkie pojazdy wyposażone są także w klimatyzację. Ośrodek Działań Społeczno-Kulturalnych Piast w nowej odsłonie. Kulturalne serce Pilczyc przeszło kapitalny remont. Wzmocniono elementy konstrukcyjne budynku oraz stropu, wymieniono posadzki, przebudowano instalacje oraz układ niektórych pomieszczeń. Wymieniono też drzwi i okna. Poza tym pojawiły się nowe chodniki, ogrodzenie, dodatkowa zieleń, a na dachu instalacja fotowoltaiczna. Z kolei na zewnątrz m.in. przebudowana została muszla koncertowa ze sceną oraz parking. Inwestycja kosztowała ponad 3 miliony złotych. Od soboty spore zmiany w komunikacji miejskiej. Swoje trasy zmieni kilkanaście linii tramwajowych i autobusowych. Jeszcze przed Wszystkich Świętych ukończono kilka etapów ważnych prac drogowo-torowych w centrum miasta. Wymieniono rozjazdy na placu Jana Pawła II od strony ulicy Ruskiej oraz krzyżownicę na skrzyżowaniu ulicy Kazimierza Wielkiego, Szewskiej i Widok. Dzięki temu tramwaje linii 3, 10, 20 i 33 wrócą na stałe trasy. Nasz świat pędzi niczym roller coaster, a my wraz z nim, tymczasem leniwce, żyją jakby w innej galaktyce. Wszystko robią powoli. Wrocławskie Zoo zachęca do zwolnienia tempa i przyjrzenia się tym sympatycznym ssakom, bo są zadziwiające. Prezentując przy tym swoją leniwcową rodzinę, Celinę, Apolla i ich syna, dla którego imię jest pilnie poszukiwane. Propozycje można zgłaszać do niedzieli na profilu facebookowym Zoo Wrocław. Drugi etap, czyli wybór imienia, będzie trwał do końca miesiąca. A na koniec zaproszenie na rowerowe pożegnanie jesieni szlakiem sztuki i rzemiosła. Na trasie znajdą się m.in. zdobiące Wrocław dzieła architektów Tomasza Urbanowicza i Konrada Urbanowicza, artystów tworzących szklane kompozycje architektoniczne. Przewodnik miejski, organizator wycieczek rowerowych Jacek Myszkowski zabierze Was też do kuźni, a po swojej pracowni oprowadzi Was Ryszard Mazur, mistrz rzemiosł artystycznych i honorowy klucznik miasta Wrocławia. Trasa ma około 25 km, start w sobotę o 10 z Placu Solnego. I to wszystkie informacje na dziś, po kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.